Pierwszy raz w życiu mam wyrzuty sumienia. Milion euro za trupa? Od 3 tygodni za pośrednictwem naszego programu poszukujemy jednych z najgroźniejszych polskich przestępców. Tomasza Rybaka, lat 31, o pseudonimach Eddie i Morgan. Piotra Zakrzewskiego, lat 34, pseudonim Scotty. Piotra Mielcarka, lat 30, pseudonim Osama. Marcina Smolika, lat 25, pseudonim Mołek. I Artura Należyty, lat 27. To ludzie potwory. Podejrzewa się, że mają związek z 20 porwaniami biznesmenów bądź ich rodzin i zabójstwem 4 uprowadzonych. Jak zwykle w łódzkim studiu na informacje od państwa czekają już Michał Fajbusiewicz i policyjni specjaliści. Dobry wieczór. Witam państwa serdecznie. Od 2 tygodni prezentuję państwu jedną z najpotworniejszych grup w historii polskiej kryminalistyki, tak zwaną grupę mokotowską. Przez te 2 tygodnie napłynęło bardzo wiele informacji od telewizów, wiele fałszywych tropów, no ale to się nie ma co dziwić telewizom. Pokazujemy tu zdjęcia, jak mogą wyglądać, bo to zrobił nam specjalista wasz policyjny. Czy jesteśmy już blisko, jeśli chodzi o tych niedobitków, bo tak to trzeba powiedzieć, 20 parę osób jest aresztowanych. Tak, spośród tych 24 osób, które do tej pory zatrzymaliśmy, brakuje nam jeszcze 5 osób do tego, żeby wszyscy z tej grupy byli już za kratkami. Rzeczywiście informacje do nas napływają, informacje, które układają się tak jak puzzle w pewną całość i mam nadzieję, że w najbliższym czasie kolejne osoby z tej piątki poszukiwanych przez nas mężczyzn będą w naszych rękach. Teraz chciałbym państwu przedstawić to, co do tej pory prezentowaliśmy o grupie tych bandytów, morderców z grupy mokotowskiej, a także jak doszło do jej rozbicia i jaki był los ofiar, które prezentowaliśmy. Grupa mokotowska powstała pod koniec lat 90. Początkowo zajmowała się kradzieżami samochodów, wymuszeniami, zabójstwami. Od roku 2002 zajęła się też porwaniami. Grupą kierował Grzegorz K., pseudonim Ojciec. Swe ofiary typowali wśród ludzi bardzo bogatych, których rodziny mogły zgromadzić w krótkim okresie czasu dużą ilość gotówki. Sumy sięgały niekiedy 1 000 000 euro okupu. Nad ofiarami znęcano się w okrutny sposób. Między innymi obcinano im palce, przesyłano je rodzinom porwanych, aby wymóc jeszcze większy okup. Ofiary przetrzymywano nawet 2 miesiące. 4 z porwanych ofiar zamordowano. W marcu 2004 roku policja wpadła na trop kilku spośród działających bandytów. Ale sukces był połowiczny. Uratowano co prawda porwanego biznesmena w czasie obserwacji dziupli, gdzie przetrzymywano ofiary, ale zatrzymani na gorącym uczynku dwaj bandyci to byli żołnierze gangu. W czasie przesłuchań milczeli jak grób. Policja nie mogła trafić na, jak to mówią, mózg grupy tzw. ojca i reszty bandytów. Wreszcie jednak przypadek sprawił, że policja zaczęła docierać do grupy. Otóż jeden z żołnierzy gangsterów połaszczył się i ukradł porwanemu kartę bankomatową i zaczął wypłacać z niej pieniądze. Policję poinformował o tym uwolniony porwany. Policja z banku uzyskała zdjęcie bandyty wypłacającego gotówkę z bankomatu. Zaczęła śledzić jego kompanów. W międzyczasie porwano studentkę, córkę jednego z najbogatszych polskich biznesmenów, mieszkańca województwa mazowieckiego. Rodzina przekazała rekordową sumę, 1 000 000 euro okupu. Mimo to dziewczyna nie została wypuszczona. Porwano też Hindusa Harisha Hitangę, prowadzącego interesy w Polsce. Jak się później okaże, pomyłkowo bandyci porwali nie szefa firmy, a tak planowali, a jego pracownika, księgowego. Na tym porwaniu zakończyliśmy naszą inscenizację tydzień temu. Ale dlaczego? Wszystko pan się dowie na komendzie. Proszę się nie martwić. Ale moja samochód złoty. Nic się nie stanie. Magda, zadzwoń do Harisza.
Co to jest? 3 godziny się minęło i jeszcze nie ma go. Dobrze. Kładźcie. Jak na ciebie mówią w tej gminie? Mów! Jak? Harryś! Powoli, dużymi literami! Harryś! Trzeba pozdrowienka wysłać do twojej rodzinki. Proszę, nic nie rób takich. Szefie, dzwoniłam do tego Harrysa, ale jego telefon nie odpowiada. Chyba ma włączoną komórkę. Jak to ma włączyć? Nie wiem, o co chodzi. No, macie tego Hindusa? A jak on się bawi? Ja? Wyraźnie mów! Harryś? Co to kurwa za imię? Dobra, nie będzie. To wyślij takiego SMS-a. Za Harrysa 2 miliony euro. I pozdrowienia. Aha, słuchaj. A jutro wyślij w prezenciku palec, wiesz, żeby jakąś tak rodzinkę zmobilizować do zbierania pieniędzy. Dobra? Komisarzu, ja już wiem, co się stało z tym Hindusem. A co? Daliśmy dupy. Pilnowaliśmy prezesa, a oni porwali głównego księgowego. Słuchaj, musimy jak najszybciej znaleźć miejsce, gdzie go trzymają, bo oni go na pewno strzelą, rozumiesz? Banda! Chodź. Poczytaj. Bo ja nie rozumiem tego. Za Harrysa przygotujcie 2 miliony euro. To mi się wydaje, jakiś żart jest. Oni żądają okupu 2 milionów euro za Harrysa. Jego nie ma już od kilku godzin, może go porwali. Ale on pojechał moim samochodem. Chyba mi chcieli porwać. To jakaś pomórka. Jezus Maria, oni mi chcieli porwać? Nie płacz, nie płacz. Nie wiem, co będzie. Nie martw się, wszystko będzie w porządku. Płaczem nic nie zdziałasz. Musimy mu pomóc. Mnie się wydaje, że oni go zabiją. Nic takiego nie będzie. Musimy jakoś mu pomóc. Ja mam w banku 40 tysięcy, nie, 400 tysięcy dolarów, ale oni żądają 2 miliony euro. Zadzwonię do kolegi. On zadzwoni do jego rodziny w Indiach, do jego żony i powie, co się stało. A kiedy ona będzie w Polsce? Najpierw zadzwoń i opowiedz jej. Później porozmawiaj z rodzicami, żeby próbowali zgromadzić pieniądze. Nie martw się. Coś słabo ćwiczysz sobie okę. Możesz się trochę rozciągnąć. Coś słabo, rodzinka zbiera te pieniążki, co prezes? Nie? Ale to prezes! Ja nie jestem prezes! Jak to nie prezes? To co ty jesteś? Ja pracuję tam, ja jestem księgowy! Księgowy? Czy mi kurwa księgowego przyprowadzili? No Hindus to Hindus, ojcze! Hindus to Hindus, jełopie jeden! A co ja za księgowego dostanę? Trzeba spuścić sceny! Coś prawie, to nie ci chodzi! Nie, nie! No proszę, nie rób takich, proszę! Trzeba będzie manikiury zrobić! Dawaj tu głowę! Nie! Dawaj ją! Nie! Dawaj! Nie, nie. Wszystko będzie okej. Mnie się tak nie wydaje. Przysłali palec. To nic nie znaczy. Jak on teraz będzie żył? Na pewno żyje. Oni żądają więcej pieniędzy. Jeżeli żądają więcej, to on na pewno żyje. My musimy myśleć, że on żyje. Nie wiem, co to znaczy. Czasami mniej, czasami więcej pieniędzy. My musimy mieć tylko nadzieję, że on żyje. Cześć, baron. Masz kapuchę? 14700, 14800, 14900, 15000. Spisałeś się. Masz tu swoją działkę. Weź jeszcze tą kartę. No. Może uda się z tym jeszcze coś zrobić. Aha. W każdym razie próbuj.
Co do tego zatrzymania, to weź ze dwa radiowozy i ze trzech ludzi. Tak, ten gościu, który wypłaca kasę, to zwykły leż blokowy. Ale przekazuje ją facetowi o pseudonimie Baron. A to już gruba ryba. Mam nadzieję, że nie zrobiłeś żadnych zatrzymań. No nie, no szef kazał obserwować. I bardzo dobrze. Tego chłopaka zostawimy sobie na później, a teraz zajmiemy się Baronem. Obserwować tylko ostrożnie, jasne? A słuchaj, a propos tego zatrzymania, weź nie trzech, a pięciu ludzi. Mhm. Głucha jesteś? Podoba ci się? Błagam, wypuśćcie mnie. Nie słyszę? Wypuśćcie mnie. A co, to koncert życzeń? Jak tatuś zapłaci, to cię wypuścimy. Przecież dostali wszystko, czego chcieli. Powiedz, gdzie jest nasze dziecko? Powiedz mi, czy zostawiłeś pieniądze? Panie Stefanie, przecież pan wie, że ja kocham Martę. Zrobiłem wszystko tak, jak kazali. Pojechałem na cmentarz, przerzuciłem pieniądze przez ogrodzenie, a potem odjechałem. A może ktoś ukradł te pieniądze? Widziałeś tam kogoś? Nie, nikogo nie widziałem. Zrobiłem tak, jak było napisane w SMS-ie. Panie Stefanie. Milion euro, co do centa. Przyłożyłem walizę, przeliczyłem. Ty masz szczęście. Znowu ci się ucofiło. Jakby nie zapłacili, to bym ci chyba fiuta przez przełyk wyciągnął. Ty się uspokój z tymi łapami, wiesz? Ty czego się nie dotkniesz, to zaraz trup. A za trupy w tym kraju nie płacą. Milion euro. A propos trup, to posprzątaj tam po sobie, dobrze? Była przetrzymywana w tym budynku również 20-letnia studentka uprowadzona w maju 2005 roku z Warszawy, za którą rodzina zapłaciła bardzo wysoki okup sprawcom. Pomimo tego do chwili obecnej nie uwolniono. Pokaż komisarzowi, co znaleźliśmy. Znaleźliśmy resztki chleba. Miska zdaje się, że po wodzie. I to, co moim zdaniem najciekawsze, to jest pęk wyrwanych włosów w kolorze blond. Zdaje się, że kobiece. Z tego wynika, że porwali jeszcze jedną osobę. Tym razem kobietę o blond włosach, o której nic jeszcze nie wiemy. Teraz ja wiem, o co w tym wszystkim chodzi. O co? Oni chcieli mnie porwać, ale porwali Hanisza. Dlatego chcieli najpierw 2 miliony euro, teraz 800 tysięcy dolarów, bo wiedzą, że Hanisz nie ma pieniędzy. Tu jest tylko 700 tysięcy dolarów. Za godzinę ktoś przywiezie 100 tysięcy dolarów. Jakie są gwarancje, że on żyje? Nie ma gwarancji, ale musimy mieć nadzieję. Musimy coś robić. Szefie, no i co się dzieje? Coś nowego? Nic, wszystko po staremu. Ale już jednak wiem, że oni już wiedzą, że to nie chcieli Harisza porwać, tylko mnie. I dlatego oni żądają teraz 800 tysięcy, nie 2 miliony euro. Ja już mam te 700 tysięcy i zaraz za godzinę będzie kolega i mi podrzuci ten 100 tysięcy dolarów. Szefie, no ale to może lepiej zadzwonić na policję. W żadnym wypadku. Wiesz, co on powiedział o telefonie? Powiedział, jeśli wiadomo, policję, tylko zabiją. Ja nie chcę tak. No jak ci tutaj w hotelu jest? Hej!
ojciec. Spokojnie jesteś? O czym chodzi? Nieszczęście się stało. Jakie nieszczęście? No Hindus zszedł. Kurza dupa! Kurwa, jak on nie żyje, to mam łby pourywać. Kurwa, nie żyje, no zimny jest. Kto mi teraz za trupa zapłaci, co? Kiedyś to co ludzie żyli, tak? Hello? Hello, wave madame? Co się kurwa tak skradasz? 800 000 za Hindusa. Za Hindusa ile? 800 000 zielonych. Kurwa, 800 000 za Hindusa? A ile miało być? Jeszcze raz. Przesyłeczka. I jeszcze raz. Rozumiesz? Jak przesyłeczka? Przecież on nie żyje. Tyle razy tłumaczyłem. To my wiem, że on nie żyje, więc paluszek i... Jasne. No. Halo, powiedz. Nic nie wiem. Oni żądają jeszcze więcej pieniędzy. Skąd ja wezmę? Nic nie wiem. Okej. Ja zadzwonię do ciebie później. Co się stało? Drugi. Jezus Maria. Po co panu Marty szczotka? Po co jej włosy? Wy coś przed nami ukrywacie? Nic przed państwem nie ukrywamy, jedynie zbieramy dowody w sprawie, które po prostu mogą pomóc. Mogę tylko wyrazić ubolewanie z tego powodu, że o porwaniu dowiedzieliśmy się od naszych informatorów, a nie od państwa. I to tak w tak późnym czasie. Proszę pana, my nie mieliśmy wyjścia. Życie naszej córki jest zagrożone. Postąpiliśmy, jak postąpiliśmy. Ale obieca pan, że ją odnajdziecie, prawda? Mogę państwu obiecać, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby państwu pomóc. A i proszę pamiętać o tym, że jeżeli państwo będą mieli jakiekolwiek informacje, SMS-y, to proszę nas natychmiast powiadomić. Pierwszy raz w życiu mam wyrzuty sumienia. 1 000 000 euro za trupa? To najdroższy trup w mojej karierze. Wrzuć jej tam indeks. Niech ma. Widzi pan, panie komisarzu? Kolejny raz baron podjechał. Pewnie coś kombinuje. Pałacyk. Nachapał się klopsu, opodatkujemy go. Jak najbardziej, tak jak mówiłeś. Podłożysz mu tego pilocika. Dobra. Podrzucił mu paczkę. Monitorujemy go. Trzeba będzie, to go zawiniemy. Tak? No to bardzo w porządku. Dobra, panowie, dosyć tego dobrego. Do roboty. Więc tak, wygląda na to, że sprawa nam się klaruje. Nasi podejrzani od pewnego czasu obserwują dwóch biznesmenów. Pierwszy właścicielem hurtowni. Pod samochodem biznesmena bandziory podpięli jakiś sprzęt. Podejrzewam, że to jest GPS albo coś w tym rodzaju. Drugi jest biznesmenem z Polski. Jeden z najbogatszych mieszkańców Piaseczna. Mamy pewien plan. Tak, pod pretekstem przeprowadzenia kontroli wad produkcyjnych pojazdu wezwiemy właścicieli aut do warsztatu, gdzie będziemy się znajdować i sprawdzimy, co tam po prostu bandziory montują w ich autach. A co z tymi blond włosami? Porównaliśmy DNA. Okazało się, że włosy ze szczotki to te same, które znaleźliśmy w garażu. Więc mamy pewność, że Marta była tam przetrzymywana. Ale niestety nie wiemy, co się z nią teraz dzieje. Patrząc na ich sposób działania, obawiam się najgorszego. Dziewczyna może już nie żyć.
Komisarzu, przepraszam, dostałem info w sprawie Hindusa. Tak, wiem. Temu porwano księgowego Hindusa. Ale to nie wszystko. On w tym czasie jechał samochodem właściciela. Myślę, że sprawcy zwyczajnie pomylili się. Mieli porwać właściciela, a porwali księgowego. Proszę, to co jest w nim? Sprawdzamy układy kierownicze we wszystkich modelach z tego roku. Jak długo to potrwa? To nie powinno zająć więcej niż pół godziny, także postaramy się zrobić to jak najszybciej. Dobrze, to może... Tak, proszę usiąść, zaparzyć sobie herbatę, kawę. Dziękuję bardzo. Szefie, jest telefon komórkowy. Myślę, że pełni on rolę jakiegoś GPS-u bądź lokalizatora. Przyczepili facetowi do spodu. Komisarzu, w drugim aucie to samo, też jest telefon. Dobra. Od tej chwili zarządzam całodobową obserwację właścicieli tych dwóch samochodów i ich rodzin. Małą obserwację, całodobową ochronę. Tym ludziom nie może się nic stać. W tej sytuacji bandyci na pewno będą próbowali ich porwać. To jest dla nas jedyna okazja, żeby ich złapać na gorącym uczynku. Pany tu kijami kogo zbijacie? A ja mam... A ja mam się namierzonego tego... Szejka odpalił. No, wyjechał z firmy. No. To musimy się odkuć, nie? Bo za Hindusa wiele nie dali. To co tak stoicie? Do roboty! Wszystko kurde na mojej głowie. Szukam sygnału GPS. Ja też! Szukam sygnału GPS. Już są. Skąd się wyjdzie? Zawsze wychodzi z kosza. O, widzisz, idzie. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Jest pan aresztowany. Akcja! Jak to? Wszystko pan się dowie. To miejscu. Jakaś pomyłka, panowie! Proszę się nie szarpać. Wytrzaskamy to wyjaśnię! Dziwa! Już dziwa! Dziwa! Już dziwa! Wytrzymajcie! Teraz to robi! Dziwa już! Łapy! Ja go poznaję, to jest fałszywy policjant, panie komisarzu. Niech pan już nic nie mówi, dobrze? Przed chwilą uratowaliśmy panu życie, chodźmy. Proszę wsiadać. To łatwo tak mówić. A jak ja coś posypę, to w pierdlu mnie za jaja powieszą. To nie jest tak. No, ja nie mogę się tu... Baron, nie przejmuj się. Może dostaniesz jedyneczkę z telewizorkiem. Ty pomożesz nam, a my pomożemy tobie. Łatwo tak mówić. A to ja tam będę kiblował. I mnie tam będą... rąbać w tyłek. Słuchaj, baron. To, co na ciebie mamy, spowoduje, że ostatnie namaszczenie będziesz miał w pierdlu. Tylko od ciebie zależy, czy prostatę będziesz leczył w więzieniu, czy na wolności. Wybieraj. Mów. No. Dobra. Ja coś powiem. To jest tak. Całą grupą kierował i zorganizował Grzegorz. Ojciec, no przecież wiecie. Ale to sama tam jest największy pojebus, debil od mokrej roboty. A ja, co ja? Jakieś tam papiery, pieniądze. Czy ja wyglądam na bandytę? Ja się mokrą robotą nie zajmowałem. W okresie kilkunastu ostatnich miesięcy policjanci zatrzymali 25 bandytów, członków grupy Mokotowskiej. Kurka!
Panowie, gratuluję udanej akcji. No, niestety nie udało nam się aresztować wszystkich członków tej grupy przestępczej. Według naszych informacji brakuje nam Piotra Zakrzewskiego, pseudonim Scotty, Piotra Mielcarka, pseudonim Osama, Marcina Smolika, pseudonim Mołek, Artura Należytego i Tomasza Rybaka, pseudonim Edi. Za wyżej wymienionymi prokurator rozesłał listy gończe. Jest jeszcze wielu ludzi, z których ci ludzie będą usiłowali wymusić kolejne pieniądze, kolejne haracze, będą łamać im życie. Jeden z porwanych sugeruje, że ci, którzy są na wolności, dokonują dalszych porwań. Od momentu, kiedy rozbiliśmy tą grupę, przez ponad pół roku nie mieliśmy żadnej informacji na temat tego, żeby ktokolwiek był uprowadzony. Taka informacja do nas nie dopłynęła i my musimy w tej chwili nie pozwolić na to, żeby ci ludzie odbudowali swoje struktury przestępcze. Ci ludzie w tej chwili, myślę, że są w poważnej defensywie. Oni wiedzą, że są ścigani, oni wiedzą, że ta obława na nich jest w dużym stopniu prowadzona w całej Polsce i że wokół nich zacieśniają się działania policjantów. Myślę, że się ukrywają. Ukrywają się, zmieniając swój wygląd, zapuszczając brody, zmieniając kolor włosów. My natomiast musimy wspólnie z państwem zrobić wszystko, żeby tych mężczyzn jak najszybciej zatrzymać. My oglądamy zdjęcia z waszych działań z ostatnich miesięcy. Tutaj pokazujemy sześciu najgroźniejszych zatrzymanych, w tym tak zwanego ojca, czyli szefa brutalnego gangu. Ale w tej sprawie jest jeszcze jeden ważny problem, mianowicie większość rodzin porwanych nie informowała was o porwaniach, nie współpracowała z policją. W takich sprawach, w każdej takiej sprawie bardzo ważna jest współpraca pomiędzy rodziną, pomiędzy bliskimi osoby uprowadzonej, a policją. Niekiedy także zdarzało się, że rodziny grały, że tak powiem, na dwa fronty, co nam bardzo utrudniało pracę. Niekiedy bywało także tak, że rodziny informowały nas bardzo późno, co także utrudniało nasze działania. Chcę państwa poinformować, że tej bulwersującej sprawie tych bandytów, potworów, sprawie porwań, konsekwencji tych porwań, chcę poświęcić wydanie specjalne magazynu 997, które przedstawimy państwu 27 kwietnia przed wieczorną panoramą. Czwartek, 27 kwietnia. Na koniec nie mam dla państwa zbyt dobrych wieści. Otóż nie spotkamy się za tydzień. Mamy tak zwaną świąteczną przerwę. Zobaczymy się więc z państwem za dwa tygodnie, 20 kwietnia. Oczywiście w czwartek wieczorem w Dwójce. Liczę na państwa obecność i jak zwykle skuteczną państwa pomoc.